Centrum Kultury i Sztuki młodzi aktorzy z czewskiej grupy Attorius zaprezentowali nową sztukę zatytułowaną Droga do nieba. Po spektaklu widzowie podziękowali młodym artystom za występ brawami na stojąco. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku grupa teatralna Attorius wystawiła spektakl pod tytułem Hipnoza na podstawie fragmentów słynnego filmu Seksmisja. Teraz przyszła pora na nowe zadanie aktorskie. Droga do nieba to poruszająca historia młodej matki, która mimo przeciwności losu przebywa drogę pełną trudności, aby choć na chwilę wrócić na ziemię do ukochanego synka. Scenariusz powstał na podstawie fragmentów sztuki Piekło Niebo Marii Wojtyszko. Halo? Nie, Boże, po prostu mamy tutaj taką jedną, która nie chce umierać. Strasznie się kłóci. Halo? Boże, to ty? Tak, witaj córeczko, miło cię posłyszeć. Słyszysz mnie dobrze? Dobrze. No to słuchaj, nie mam zamiaru zostawić mojego syna, rozumiesz? Dlatego wracam na ziemi i nikt mnie w tym nie powstrzyma, nawet ty. Praca nad spektaklem trwała 7 miesięcy. Spektakl nie był łatwy, bo tak naprawdę w trakcie tych przygotowań zmieniał się diametralnie z miesiąca na miesiąc. A w kogo się wcielasz? Wcielam się w wiecznie potępioną dziewczynę, pyszną, okropną grzesznicę, która na końcu spektaklu jednak coś zmienia. Ale to trzeba zobaczyć samemu, żeby się dowiedzieć, co zmienia. W kogo dzisiaj się wcielasz w spektaklu? To zależy od punktu widzenia, bo wcielam się w 3 postacie. Ponieważ taki mamy rozkład grupy, że jestem jedynym mężczyzną, mamy w spektaklu 3 postacie męskie, więc musiałem się wcielić w 3 postacie naraz, niestety. Czy to są postacie zupełnie różne od siebie? Będziesz tak musiał się mocno przeistoczyć? Znaczy, 2 postacie są bardzo do siebie podobne, bo działają na tym samym terenie, ale jedna jest zupełnie inna. Prócz 7 aktorów na scenie pojawili się również muzycy. Zamysłem reżyserki było to, aby dźwięki nadały spektaklowi odpowiedniego klimatu. Ci muzycy są znajomymi aktorów, więc to tak naprawdę wszystko poszło pocztą pantoflową. Nagle się wszyscy znaleźli, nagle chcieliśmy zrobić właśnie taką formę teatralno-muzyczną, bo to nie jest żaden musical. Miesiąc lub 2 miesiące przed nagle dostałem informację, że hej, potrzebujemy do spektaklu muzyki, potrzebujemy perkusisty, potrzebujemy basu. No i napisała do mnie jedna z aktorek, czy byłbym może chętny do tego, więc ja się z chęcią zgodziłem. Na tym spektaklu gram na perkusji, jednak mamy też gitarę basową, gitarę 2 elektryczne. Przepraszam! Halo! Kim ty jesteś? Wiecznie potępiona? Czyż nie jestem piękna? Mimo wysokiego stopnia trudności, aktorzy i muzycy spisali się na scenie znakomicie. Po spektaklu widzowie podziękowali młodym artystom za występ brawami na stojąco. Nie zabrakło gratulacji ze strony dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, która jest dumna z podopiecznych placówki. To z pewnością nie ostatni raz, kiedy tczewianie mieli okazję zobaczyć na scenie grupę teatralną Attorius.